piłka z rozrywki. Kolejny dzień w miejscowości Krabi. Powtarzamy wycieczkę Hawking Island na wszystkie inne wyspy. Zobaczymy, czy tym razem nam się uda. Wsiadamy do łodzi. Słuchajcie, to jest chyba ta sama łódź co wczoraj. Zaraz się okaże. Silnik jest inny, bo tamten miał napis Honda. Ten nie ma. Załoga też jest inna. Miejmy nadzieję, że to jest nowa łódź, a nie tamta naprawiona. Druga próba! Może tym razem nam się uda dopłynąć na wyspę. Dotarliśmy na wyspę Monkey Beach. Jest to wyspa, na której grasują małpy. Tam na lądzie być może uda nam się jakąś spotkać. W tym momencie moja grupa wskakuje do wody i będą snurkować, nurkować i podziwiać piękne, występujące tutaj rafy koralowe. Aha, tak. Przejdziemy tą płatką i znajdziemy się z drugiej strony skał, gdzie będzie piaszczysta plaża. Jesteśmy na plaży Maya Bay. Tutaj za mną widzicie piękną piaszczystą plażę, turkusową wodę. Właśnie tutaj kręcono film Błękitna Laguna, którą główną rolę aktorską odgrywał wtedy Leonardo DiCaprio. Dzisiaj jest to bardzo turystyczne miejsce, jest tu bardzo dużo ludzi, po prostu zgiełk. My za pół godziny musimy wrócić na naszą łódkę, ponieważ płyniemy dalej na kolejne wyspy w dniu dzisiejszym. I na tą łódkę, żeby się dostać, po prostu znowu musimy stać w bardzo dużej kolejce, ponieważ ci wszyscy ludzie też wracają lub wyjadą do domu, już do pokoju hotelowego lub na kolejną łódkę i to będzie po prostu znowu stanie pół godziny na mostku i kładce, aby wejść w ogóle do łódki. Więc czas mamy bardzo ograniczony, ale jest tu po prostu pięknie, ślicznie. Podpływa nasza łódka, ta z niebieskim dachem. Ta wyspa nazywa się Jaskinią Wikinga. Można tam wpłynąć i zwiedzać w środku jaskinie. Bardzo buja nas nasza łódka, ponieważ podpływa równocześnie i wypływa bardzo dużo innych, które powodują fale. Ta jest w ogóle otwarta. Dotarliśmy na rajską wyspę Pipi i spędzimy tutaj około 2 godziny razem z lunchem na plaży. Lunch w postaci bufetu. Ryż, makaron, sosy, spaghetti, mięso. Zupka z kokosa z kurczakiem. A tam jeszcze owoce, kawa, herbata, napoje. Tak wygląda wyspa Pipi. Wchodzimy trochę w głąb, aby dojść do bazarków, straganów i zobaczyć czarne perły. Jestem na wyspie Pipi, jestem tu ponownie. Nie wiem, czy pamiętacie taki film pod tytułem Tsunami. Film był nagrany na faktach. Opowiada o rodzinie, która przyjechała tutaj na wakacje. Film zaczyna się w ten sposób, że kobieta siedzi przy basenie, czyta książkę, dzieci grają w piłkę, nagle przychodzi tsunami, które zabija wiele tysięcy ludzi. Ta rodzina akurat po całym finalnym zakończeniu znajduje się i to było na faktach. Tak to się właśnie było.
Ja jestem na tej wyspie, która jest właśnie pod tsunami odbudowana. Na niektórych budynkach widać jeszcze korozję. No i ta właśnie wyspa jest też taka teraz rajska, klimatyczna. I tutaj są właśnie takie bazarki, restauracje. Wszystko jest już odbudowane. Świeże kokosy rosną na drzewie. Hotele typu bungalow. Tak wyglądają klimatyczne kurorty przy plaży, na wyspie Phi-Phi. I tutaj na wyspie Phi-Phi przy plaży właśnie już są restauracje, ludzie sobie jedzą obiad, kolacje. A tutaj są wyznaczone miejsca do kąpania, w sensie są tam tereny wyznaczone bojami. Świeże kokosy do picia. Takie uliczki ciągną się w prawo i w lewo bez nieskończoności. Musiałabym mieć więcej czasu, aby zagłębić się w głąb wyspy i pokazać Wam budynki, które są odbudowane pod tsunami. Niestety nie mam na to dzisiaj, tu jesteśmy tu tylko 2 godziny, w tym był też czas na lunch. W związku z tym, jeśli tego chcecie doświadczyć i zobaczyć, musicie to po prostu przyjechać. I tutaj mamy kolejną osobę właśnie z takim wózkiem transportowym. Pięknie przystrojone łodzie, tak aby turyści mogli odnaleźć swoją. Tak wygląda miejsce, gdzie dzieje się lokalne jedzenie, food court. Jest też pizza. Kupujesz? No. Które? O, tu jakie fajne karaluszki to są chyba. Skorpiony. Skorpion. Tu taka mała dzidzia z mamą w pracy. Bo tak jak Wam mówiłam, tutaj wszyscy przychodzą z dziećmi do pracy. Nie tak. A ja bym tak wziął, Ania, taką, żeby mi miksa zrobiła. Tego, tak tyk. One spoon, a to jest jedna. Bierzemy zestaw miksa, czyli takie larwy. Takie robaczki, nie wiem co to jest. To kupimy? Wielkie. Co to jest? Przyprawa. Oto taka larwa. Dobre. Smakuje jak rodzynka. Ten taki karaluszek. Trochę się go boję schwycić. Larwę zjadę, z tym będzie go. Konik polny. To jest chyba konik polny, ma skrzydełka. Ale dla Was to zrobię i zjem. No dobrze, powiem. Takie to jest usmażone. Jak słonecznik, jak solony słonecznik. Jak słonecznik. No. Lepiej jest innego, nie przyszedłem. Ale to bym to tak. To jeszcze jakiś inny robaczek, nie wiem co to jest. Pani mnie potęstuje, potem się jak spalony orzeszek. Jak spalony orzeszek. No. Dobra. Dobre. Tak wszystkim posmakowały tańczące krewetki w cieście naleśnikowym, że wszyscy kupują porcje dla siebie. Ja tu mam taką prawdziwą krewetkę. Ja już zjadłam. Ja mam tu zjeść? No. To zjadłeś? Takie no, surowe? Więc mam tu tą tańczącą krewetkę. Ona się rusza. Bardzo słona. Pani mi poleca taki rodzaj tych krewetek. Troszkę się ich obawiam, ale pani mówi, że mam zjeść, bo są bardzo, bardzo dobre. Więc nie zjem całej łyżki, ale spróbuję jedną. Zostało, nie to.
Ma chusteczkę. Bardzo dobre. One są jakby na maśle czosnkowym smażone. Tamte były surowe z wody, a te są na maśle czosnkowym. Bardzo dobre. I tak kończymy na dzisiaj podróż Ani przez malownicze wyspy po niecodzienne odkrycia kulinarne. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i koniecznie napiszcie komentarz, czy zjedlibyście tajlandzkie smakołyki. Hej, hej! Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz do przesłuchania naszych cotygodniowych live'ów.